W środę 1 kwietnia w zakładzie karnym w Czarnym odbyła się trzecia edycja konkursu na pisankę wielkanocną. Prace osadzonych z całej Polski ponownie oceniali zaproszeni goście, których w murach zakładu karnego powitał dyrektor podpułkownik Wojciech Brzozowski. Jeszcze raz życzę Państwu przyjemnych obrad, przyjemnego oceniania i wszystkiego dobrego na święta wielkanocne w wspólnym gronie. Pogoda co prawda taka sobie, ale miejmy nadzieję, że triduum paschalne niedługo się zacznie w takiej pogodzie już wiosennej. Nawiązując do Pana Dyrektora słów, pogodę mamy dobrą, musicie Państwo wierzyć, bo przed chwilą uczestniczyłem w targach pracy w Szuchowie i tam leje, a wjechaliśmy na teren gminy Czarne i jest słońce, więc na pewno jest to bardzo optymistyczne. Powiem w ten sposób, bo też upoważnił mnie Pan Starosta, który chciałby tutaj być na rozwiązaniu tegoż konkursu, ale w związku z tym, że targi pracy się odbywają, więc obowiązki służbowe zatrzymały go, ale prosił, żebym tutaj reprezentował też po części starostwo, a Państwu złożył w imieniu i starosty, i swoim własnym, i radnych powiatu, i radnych gminnych najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności. Na bieżąco już teraz dodaję uśmiechu teraz na twarzy. Uśmiechnijcie się Państwo. Naprawdę jest to konkurs, tak jak Pan Dyrektor mówi, z jajem. Może ja Panów jajek nie będę oceniał, to znaczy pisanek, o. A na pewno powiem w ten sposób, że nasza gmina i coraz bardziej wpisuje się w Państwa konkurs, bo Państwo to rozpoczęliście, a u nas producenci lokalni zaczynają te ozdoby wielkanocne też produkować, wytwarzać. Zresztą nie tak dawno mieliśmy pierwszy kiermasz wielkanocny, gdzie można właśnie było też pooglądać to wszystko i nawet zakupić. Także myślę sobie, że będą to zdrowe, wesołe święta i typowo rodzinne. Dziękuję bardzo. Kiedy jury przystąpiło do oceny zaprezentowanych prac, szerzej o konkursie opowiedział nam Rafał Piekuś, wychowawca do spraw KO w Zakładzie Karnym w Czarnym. Zakład Karny w Czarnym jest organizatorem trzeciego ogólnopolskiego konkursu pisanki wielkanocnej Czarne 2015. Udział brało 68 prac z całej Polski więziennej, z 20 jednostek, m.in. z Wierzchowa, z Koszalina, z Szczecina, z Suwałk, ze Szczecina, z Koszalina, z Warszawy. Różnorodność prac jest dowolna. Osadzeni wykonywali pracę łącznie od papieru poprzez glinę, drewno, ze wszystkich środków dostępnych, jakie mieli możliwości wykonać w celi, bądź podczas warsztatów albo zajęć terapeutycznych. Po zakończeniu konkursu, dzisiaj o godzinie 13 jeszcze będzie wystawa dla dzieci z Domu Dziecka tutaj w Czarnym, przyjdą na wystawę, potem zostaną rozdane te prace wśród lokalnej tutaj społeczności, do instytucji zaprzyjaźnionych, m.in. Nadleśnictwo, Dom Dziecka, przedszkole. Cel ma na celu rozwijanie kultu obrzędu wielkanocnego. Wielu osadzonych pierwszy raz w zakładzie karnym robi tego typu pisankę. Nigdy takich rzeczy w przeszłości nie robili. Jest coraz większe zainteresowanie, stąd jest aż 68 prac. W pierwszej edycji było w granicach 20 prac. Systematycznie liczba prac rośnie i jakość wykonywanych pisanek. Udział biorą różni osadzeni w zależności od możliwości. Wiadomo, część osadzonych już po raz kolejny przesyła pracę, jednakże jest coraz więcej nowych osadzonych i nowe jednostki, które zaczynają przesyłać. Na początku było z 7-8 jednostek penitencjarnych, teraz już mamy z 20 jednostek penitencjarnych. Tradycyjne nagrody rzeczowe są przekazywane dla osadzonych, te, które są zgodnie z porządkiem wewnętrznym danej jednostki, są zakupywane i przesyłane, bądź radia, DVD, czajniki. Kolejna edycja konkursu na pisankę wielkanocną już za rok.